Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy piękny dzień i są ze mną gąski. Halo, jak się masz? Uciekasz, nie bój się. Przecież ja tak źle nie wyglądam chyba, co? Halo, siemanko. Jak ty? No i jak ty tam poszłaś w ten śnieg, no? Piękny dzień, słoneczko wyszło. Muszę jechać pozałatwiać sprawy. Jadę komuś pokazać produkty. Także widzicie, całkiem fajnie jest, muszę wyjść z domu, cieszę się bardzo z tego powodu, ale nie cieszę się, bo znowu ten atak fibromialgii mam i już się zastanawiam, dlaczego to mnie łapie. I nie rozumiem właśnie, dlaczego mnie to łapie. Tego nikt nie rozumie, dlaczego to łapie. Dużo ludzi ma tą chorobę i każdy inaczej to na swój sposób przeżywa. Nie ma jakiegoś takiego sformułowania odnośnie tej choroby. Ktoś mi zostawił samochód. Ajajaj. No, już mogę sobie jechać i powiem wam, że po prostu nikt właśnie nie ma lekarstwa na tą chorobę i nikt tak do końca nie wie, dlaczego to jest. I mimo że mówi się, że to stres albo zła dieta, to ja widzę na forum, że tam, bo jestem na jednym forum, że tak naprawdę ludzie nie wiedzą, dlaczego tak jest, bo jak odżywiają się i tabletki biorą odpowiednie na to, to i tak to nie działa. I ja to też tak odczuwam, że nieważne co, jakoś nie działa to wszystko tak, jak by się chciało, żeby działało. I tak jak dziś, powiem wam, że wstałam sobie rano, wyspałam się całą noc, wyspałam się, nie budziłam się. Mówię, fantastycznie, po prostu lepszego dnia nie może być, bo się wyspałam. Ale wstałam jak zwykle zmęczona. No i jak już wstałam zmęczona, to byłam tak zmęczona, że z tego zmęczenia chyba się zmęczyłam jeszcze bardziej, bo tak szczerze mówiąc, z godziny na godzinę robiło się gorzej. I już czułam, jak zaczynam puchnąć, już mi się robiło źle, po prostu całe ciało. Musiałam iść na masaż, ponieważ chodzę w tej chwili na masaże. I wam powiem, że po tym masażu jakoś tak lepiej trochę jest. Nie wiem, czy to, że ja wyszłam z domu, ale teraz też wychodzę z domu, więc nie wiem. Nie wiem właśnie, na czym to polega. I tak sobie pomyślałam, może bym przyjechała się do tego sanatorium, do którego się planuję już dosyć długo przyjechać. W sumie są trzy sanatoria w Polsce pod kątem fibromialgii. Jedno jest w Sopocie, drugie jest w Lądek-Zdrój, a trzecie jest... Nie pamiętam. Słuchajcie, nie pamiętam, dlatego że to jest bardzo drogie to sanatorium i obojętne jakie by nie było, to jest po prostu zdecydowanie za drogie. I tak szczerze to myślałam, że ten Lądek-Zdrój. Wiem, że już o tym kiedyś mówiłam, ale to jest wszystko na takiej zasadzie, że ja nie wiem, gdzie ja mam pojechać, w sensie takim, jak to wszystko wygląda. Bo to, co dla kogoś może być fajne, dla mnie nie będzie fajne i się okaże, że jak sobie wykupię pakiet na 2 tygodnie, to będę czekać, aż się turnus skończy, bo będę rozczarowana na przykład łóżkiem. I tego się boję. Tego się boję. Boję się też, że będą na przykład dużo ode mnie starsi ludzie i chciałabym, żeby byli na przykład w moim wieku. No i wiecie, tego nie idzie sprawdzić. No i to takie właśnie. No i właśnie tak się zastanawiam nad tym. Ale ja myślę, że to by w sumie dobrze mi zrobiło na 2 tygodnie pojechać, bo są różne zabiegi, masaże i może jakieś błotka, nie musiałabym gotować, dieta by była. No może bym się i lepiej poczuła z samego faktu, że po prostu pojechałam, zobaczyłabym miejsce, którego nigdy nie widziałam. No ciekawa przygoda by była. No i tak właśnie się zastanawiam, co z tym zrobić. Nie wiem. Nie wiem i na razie się nie dowiem, nie będę o tym myśleć, rozmyślać. W tej chwili jadę i wam powiem, że wczoraj nabyłam ów zestaw do pielęgnacji twarzy z Foreveru i jest zarąbisty. Jest naprawdę świetny, lepszego nie znajdziecie. Jak umyłam sobie twarz, po prostu ani mnie oczy nie piekły, ani to się nie pieniło, że nie można tego było zmyć. Po prostu jest naprawdę rewelacyjny produkt. Są 4 produkty. I tak, i muszę film o tym nagrać na drugi kanał.
Co jeszcze? Powiem Wam, że dzisiaj nic się ciekawego w moim życiu nie dzieje. Dzięki za komentarze. A coś jeszcze muszę dograć, ja wiem. Ale na razie, na tę chwilę myślę, że... No... Że na tę chwilę będzie chwilowa przerwa. No, jak widzicie, pogoda zrobiła się piękna, ciemności się już kończą. Całkiem pozytywnie. Słoneczko dzisiaj wyszło właśnie teraz. Było pochmurno wcześniej. I co jest właśnie ciekawe, to w momencie, kiedy tego słońca tu nie ma, to ja się czuję gorzej. Jak tylko się właśnie pojawia słońce, przed chwilą właśnie nagrałam, że się trochę lepiej poczułam i wyszło słońce. To jest niesamowite i ja myślę, to ma jakiś związek z islandzką pogodą. Dużo ludzi na to właśnie choruje tutaj, też się źle czują. Mój fizjoterapeuta polecił mi, żeby wychodzić gdzieś codziennie, nawet na 15 minut na siłownię. No i w sumie tak, to jest racja. Trzeba wychodzić dosłownie na chwilę. Przede mną widzę korek, całkiem sympatycznie. No właśnie, mamy taki lekki koreczek, nie ma tragedii, ale za fajnie też, widzicie, nie jest, ponieważ wszyscy wracają z pracy. Jest godzina 16:05. I tak to tu wygląda, przeważnie o tej godzinie. Ulice są za wąskie, aby do światła dojechać, później już jest lepiej. No, a zaraz Wam pokażę ten zjazd, o którym wczoraj mówiłam, że właśnie zdjęto znak. Karetka jedzie. Proszę, jak wszyscy ładnie zjechali. Widzicie? Tak się zjeżdża. No, chyba nie zjechali. Zjechali. Wszyscy zjechali ładnie. Tutaj umieją zjeżdżać, chociaż karetka musiała wyminąć kogoś, bo ktoś się nie zmieścił, ale nie było źle. Dało się przyjechać. My też już jedziemy. No i właśnie wracając do tego miejsca, to tam zdjęto ten znak i parę, no z 2 tygodnie temu, jak tamtędy jechałam, to miałam taką śmieszną sytuację, że jechała przede mną kobieta i zatrzymała mi się. Centralnie mi stanęła po prostu przede mną na drodze, na której ja mam pierwszeństwo i... Gdybym po prostu nie pomyślała, że ona może to zrobić, to wjechałabym jej w tył samochodu i oczywiście byłaby jej wina, znaczy moja wina, przepraszam, moja wina, bo to ja bym jej wjechała w tył. I ja ją strąbiłam. I wiecie, co ona zrobiła? Środkowy palec mi pokazała. Później ja zobaczyłam, że w ogóle jechała z dzieckiem małym, z fotelikiem tutaj z przodu. A widziałam właśnie, że z tym fotelikiem jechała, dlatego że zaraz zobaczycie sami, jak to widać właśnie pod słońce. Widać, co jest w samochodzie, jak się troszeczkę wyżej nad kimś jest i odpowiednio tu słońce zaświeci. No ale to nie było sympatyczne, ponieważ była zdecydowanie jej wina, a jeszcze środkowy palec mi pokazała, także no po prostu śmieszne to dla mnie trochę było. No i zobaczcie, teraz właśnie tu wjeżdżamy i tu zawsze po drugiej stronie jest zjazd i tam na słupie, który o tu stoi, powinien być znak ustąp pierwszeństwa pierwszej jazdy, no i nie ma. I ta kobieta mi właśnie tu stanęła na środku drogi, robiąc zagrożenie, jakby nie było. No ale nieważne, nie ma co się koncentrować na negatywie, trzeba jechać do przodu. Zobaczcie, jak jest ładnie. Robi się wiosna, czuć pozytywną energię. Ja bardzo się cieszę właśnie, jak wychodzę z domu i jest tak jak dziś, nie pada, nie ma wiatru, świeci słońce. Można przemyśleć, poukładać sobie coś, pomedytować jakoś tak po prostu nad czymś.
odczepić się, że tak powiem, od tych negatywnych myśli, które nachodzą nas, na przykład mnie w domu wieczorem, że siedzę sama. Nie lubię tych myśli, one są toksyczne. I właśnie dlatego wam o tym mówię. Jeszcze jedna wiadomość. Chciałam przekazać wiadomość dla mojego kolegi Tomka. Tomka R. Tomek, ty wiesz, że to będzie i tak do ciebie. Ja ci na e-mailu napisałam, że ja miałam... Zawsze jak mi się nudziło, bo mi się nic nie chciało tam robić lekcji czy coś, to ja siedziałam w oknie i spoglądając na naszą dzielnicę, na las, właśnie tam w stronę ulicy Karpackiej, to ja widziałam tą willę, tą zieloną właśnie i ona zawsze, ja ci pisałam, ona zawsze we mnie takie uczucia przerażające wyzwalała. Ja tego miejsca się bałam i nawet jak później z koleżanką chodziłyśmy z psem właśnie tam pod tą willę, to zawsze było takie dziwne uczucie, że nie wiem, dziwne coś było. I powiem ci, że jak przysłałeś mi właśnie informacje o tej willi, to znowu poczułam to samo uderzenie tego strachu właśnie od tego miejsca, że tam coś musiało się strasznego wydarzyć. I jak czytałam właśnie tą historię, że tam było morderstwo popełnione, ja mówię, o kurczę, ale wyczułam, nie? Ale tam musiało być coś na pewno jeszcze popełnione na przestrzeni lat, właśnie w czasy wojny, ponieważ ja nie wiem, ja tak wyczuwam, że no, że tam coś musiało być, bo ona sama po prostu jest straszna, ta willa, i to jest piękne miejsce, w sensie właśnie, że na tej górce i przepiękny widok jest, ale tam coś jest, tam jest taka energia dziwna i obok widziałam też jest właśnie inna willa, która też stoi pusta i że nikt się tym nie zajmuje, że właśnie miasto czy jakiś konserwator zabytków, ja nie wiem kto, ale po prostu, że w ogóle ludzie się tym nie interesują, żeby po prostu coś z tym zrobić. Szczerze mówiąc, gdybym dostała to za darmo, ja bym się bała tam w ogóle stanąć w tym miejscu. Ja nie wiem, tam jest jakaś dziwna energia. Co mnie jeszcze zaciekawiło, ci pisałam o tym domu na Karpackiej, przy Karpackiej. Zobacz sobie, przejdź się tam. Ja jestem ciekawa, czy to miejsce jest nadal puste. To jest dom, w którym ponoć straszy. I ja pisałam właśnie tu do mojego kolegi, że jakiś czas temu ja miałam sen, mi się śniły jakieś straszne właśnie takie duchy i wiecie co? Tego ja ci, Tomek, nie napisałam, bo już zapomniałam, było późno, ale śnił mi się ten ogród i właśnie śniło mi się, że tam na tym poddaszu, dlatego ci wskazałam, które okno, jak się stoi na wprost tego budynku, to będzie po lewej stronie, na samej górze, i ja sobie weszłam na Google Maps i patrzę, jest to okno i to na pewno jest ten ogród, także to jest następne dziwne miejsce. I ja się zastanawiam, ta nasza dzielnica, Działki Leśne w Gdyni, ona jest starą dzielnicą i tam w ogóle musiało dużo ludzi zginąć w czasie wojny, bo w tych lasach dużo ludzi zginęło w czasie wojny. I wiecie co, tam jakaś energia jest, tam coś jest właśnie, ta nasza dzielnica jest taka, czuć w niej, że coś tam mieszka jeszcze razem z ludźmi. To jest bardzo ciekawe. Jest to bardzo fajna dzielnica. Działki Leśne to jest zaraz przy centrum, przy dworcu głównym w Gdyni. I niby przy dworcu, niby w centrum Gdyni, a jak tak się przyjrzeć na to, to już jest taka sielanka, las jest niedaleko. Zupełnie jakby gdzie indziej się było. I Gdynia jest bardzo specyficzna i Gdynia jest fajna, Gdynia jest fajna. Polecam każdemu odwiedzić. A też polecam wam subskrybować mój kanał i klikać dzwoneczek i lajkować i wszystkie inne rzeczy, które trzeba robić, komentarze pisać, a ja muszę iść, bo jestem umówiona. Dobrze, pozdrawiam was, trzymajcie się i to byłoby na tyle na razie, cześć!